Tytuł kursu: Systemy suchej zabudowy, część pierwsza. Moduł: narzędzia oraz sprzęt do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy. Temat: narzędzia i sprzęt do wytyczania położenia systemów suchej zabudowy. Dzięki, że zgodziłeś się mnie wziąć do pracy i trochę douczyć. Może w przyszłe wakacje uda mi się dostać pracę na budowie i w końcu zarobię na prawo jazdy. Nie ma problemu, Krzysiu. Musisz wiedzieć, że każda praca budowlana zaczyna się od pomiaru i należy to do ważniejszych wykonywanych czynności. Dzięki niemu wyznaczać możemy poziom, pion, nachylenie czy prostolinijność. Efekty prawidłowego pomiaru ułatwiają pracę. No tak, a jego błędy podejrzewam, że mogą prowadzić do kosztownych konsekwencji. Oczywiście, że tak. Dlatego tworzy się coraz dokładniejsze urządzenia służące do pomiaru. Na przykład laser budowlany. Zastanawiam się nad zakupem takiego laseru, bo praca z nim jest o wiele wygodniejsza, gdyż lasery wyznaczają poziom lub nachylenie w sposób ciągły. Ponadto mają niezwykle wysoką dokładność. Póki co posługuję się poziomicą. Najbardziej popularne długości poziomic to 350 mm, 800 mm, 1400 mm. Mój tata ma wodną poziomicę wężową. Czy ona czymś się różni od twojej? Tak, złożona jest z dwóch pionowych rurek, połączonych ze sobą giętkim przewodem. Wykorzystuje się ją do ustawienia poziomu dwóch punktów oddalonych od siebie. Krzysiu, oprócz podstawowych narzędzi niezbędnych do wykonywania jakichkolwiek prac wewnętrznych, takich jak młotek, szczypce, różne śrubokręty i klucze, niezbędne są elektronarzędzia, na przykład pilarki. Czy to prawda, że do nowoczesnych pilarek można podłączyć przenośny odkurzacz? Tak, w celu zmniejszenia nieczystości. Krzysiu, dobrze by było, gdybyś kupił sobie miarkę. I oczywiście mam, ale lubię ją nosić doczepioną do spodni i mieć pod ręką. Wydaje mi się, że dodatkowa miarka dla ciebie się przyda. Ja mam miarkę. Wygląda jak wstążka. Zerknij na moją miarę. Posiada ona sztywny profil i haczyk ułatwiający zaczepienie w punkcie początkowym mierzenia. Wygodniej się z nią pracuje. Bardziej innowacyjne miary posiadają już magnetyczną końcówkę, która ułatwia pomiar elementów metalowych, ale na razie wystarczy tobie taka podstawowa, jak ja mam. Planuję zakupić nowe narzędzia do montowania profili. Bruzdownicę ręczną, gilotynę i zaciskarkę. Super. To bierzemy się do pracy. Tak. Zaczynajmy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.